ponad 3,5 miliona złotych. To wartość projektów mających podnieść efektywność energetyczną w Suwałkach. 4 suwalskie pomysły zakwalifikowane zostały do wsparcia, a efektem inwestycji będą znacznie niższe rachunki za prąd. Miasto Suwałki za ponad 920 tysięcy złotych zrealizuje już 3. etap wymiany oświetlania ulicznego. Ten bardzo wysoko oceniony projekt zostanie wsparty kwotą przekraczającą 785 tysięcy złotych. Modernizacja oświetlenia zrealizowana zostanie również w 3 samorządowych obiektach: ratuszu, pierwszym ogólniaku oraz szkole podstawowej nr 11. Tutaj wartość obliczono na niemal 1 700 000 zł, przy czym dofinansowanie z unijnych środków wyniesie aż 85%. Kolejna modernizacja wewnętrznego oświetlenia dojdzie do skutku w Suwalskim Ośrodku Kultury. Tu na wymianę opraw i źródeł światła zaplanowano budżet w wysokości 652 000, a uzyskane dofinansowanie wyniesie ponad 530 000. Ostatnim podmiotem, który zrealizuje oświetleniową rewolucję, będzie miejscowe hospicjum. Tu zmiany nastąpią zarówno w budynku, jak i w jego otoczeniu. Na inwestycję ośrodek zamierza przeznaczyć niemal 300 tysięcy złotych, a przyznana pomoc wynosi ponad ćwierć miliona.